Ale chciałbym was po każdym meczu widzieć tak roześmiane i rozświergolone, jak po tym zwycięstwie nad Angolą. Też byśmy sobie same tego życzyły. Cieszy dzisiejsza wygrana. Cieszy to, że nie miałyśmy w pamięci wczorajszego meczu, że wyciągnęłyśmy wnioski. No i w dzisiejszym spotkaniu udało się wyeliminować to, co wczoraj nie funkcjonowało. Od 10 właściwie minuty już zdominowałyście rywalki. Spodziewałem się, że stawią wam większy opór, tymczasem nie pozwoliłyście sobie na to. Przygotowanie do tego meczu było bardzo ciężkie, było bardzo mało czasu. Udało się, trener nas bardzo dobrze taktycznie przygotował. Wyeliminowałyśmy to, co było największym zagrożeniem, czyli gra 1-1. Nasza obrona dzisiaj wyglądała całkiem nieźle, no i nasza skuteczność nie była tak zatrważająca jak w poprzednim spotkaniu. Myślę, że możemy się cieszyć. Ale to teraz się przyczepię, ostatnie 15 minut to nie fajnie się oglądało. No właśnie, tak jak wczorajszy meczu był przestój 8 minut, tak w dzisiejszym nie ustrzegłyśmy się tego przestoju. Może było troszeczkę błędów, pewnie będzie analiza, na pewno będzie dzisiejsza analiza. Jeżeli chce się wygrać mecz, to skupienie musi być od pierwszej do ostatniej minuty. Przed nami dwa mecze, dwa bardzo ważne, ciężkie mecze. I jeżeli myślimy o wygraniu spotkania, to tak jak mówię, koncentracja przez 60 minut. Trzecie miejsce w grupie macie już, wydaje się, zapewnione. To taki plan minimum już osiągnięty i teraz wszystko, co przed wami, to więcej? My niczego nie kalkulujemy. Do każdego spotkania staram się wyjść skupione, chcemy go wygrać. To nie jest tak, że jakiś mecz odpuścimy. To na pewno nie będzie tak, że na mecz z Norwegią wyjdziemy drugim składem albo zagramy na 50%. Tak jak powiedziałam, każdy mecz chcemy wygrać i pokazać się jak najlepiej. Trzecie miejsce? Może uda się sprawić niespodziankę?